Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest Horizon Zero Dawn. Dzisiaj chyba powinniśmy się zająć misją główną, ale jeszcze dosłownie na momencik oddamy dwie rzeczy poboczne, bo udało mi się zrobić wszystkie wyzwania łowieckie. To widzicie, odbierz nagrodę za swoje żar słońca, pół słońca i słońca, czyli mówiąc na nasze za brązowe, srebrne i złote medale. I... no, udało mi się zebrać trofea tego grzmoto ptaka i grzmoto ryja. Więc też sobie pójdziemy je oddać od razu. I zobaczymy, co tam nas... jakie profity, benefity będą na nas wloży łowców czekać. No ja tu liczę na jakieś chyba fajne brońki za to zadanie, które idę teraz oddać, bo samo zadanie nazywa się Oręż Loży, więc no jestem ciekaw, czy jak ja to wszystko tutaj zdam, to czy dostanę coś zajebistego. Talana? Talana mnie nie interesuje na razie, chyba. Odbierz nagrodę. No. What next? You brought in all the sun marks at once. You're going to make a lot of hunters jealous. Not that it takes much. I'm pleased to present to you a Lodge Blast Sling, a Lodge Rope Caster, and the Lodge Warbow. Oh! Congratulations! You're a master hunter of the Lodge. All I can give you now is encouragement. O, skrzynia z hukoprocą, z wyrzutnią lin i łukiem bojowym. Ocie, panie! Ulala! Mam miejsca na broń? Chyba będę miał. Mogę tutaj nie, tu są modyfikacje. Ekwipunek, broń. 10 na 10, a nie, to musiałbym powiększyć sobie teges. Bo ja tu jeszcze ostatnio coś dostałem, nie? Rozrywacz. Musiałbym sobie powiększyć sakwę na broń. Jestem w stanie to zrobić? Udźwig, sakwa na broń, pojemność. Jestem w stanie. Dobra, psztryk, okej. Okay. Spoko. Jak tam teraz? No, zmieści się. Dobra, o, mam 4 punkty umiejętności, bardzo fajnie. Co to jest? Skrzynia hojnej nagrody. Nie wiem za co. Aha, no nie mogę już wziąć tego. Hukoproca loży. Okej. Okay. Wyrzutnia lin loży i łuk bojowy. No kurna, pokazuj. Pokazuj mi to wszystko. Nawet mają takie złote tegesy na tym. Hukoproca. Ja? Zaraz, ja miałem hukoproce? Mam proce cienia? Nie, hukoproce nie miałem. To jest jedyna proca, której mi brakowało. No i dobrze w sumie, że jej nie kupiłem. Nie wiem, czym się różni, więc nie sprawdzimy tego. Wyrzutnia lin loży. No, większa poręczność, czyli szybsze przeładowanie. Czyli jakbym sobie wstawił to jeszcze 3 na poręczność, to bardzo szybko bym mógł strzelać i przeładowywać. I tu mamy łuk bojowy. To jest... aha, to jest ten. Ze strzałami, ze specjalnymi efektami. No to po 25, 50 skażenia i poręczność 50. A ten ma 30, 30 i 60 i 50 poręczności. A ten miał... aha, czyli poręczność taka sama, damage większy po prostu z tych, jak to nazwać, elementarnych, elemental, elementowych. O, wiecie o co chodzi. No to pozmieniamy to sobie. Wyrzutnię lin miałem zaznaczoną, miałem, ale nie wiem, czy jej będę używał, ale wrzućmy ją sobie, bo czemu nie. No fajnie, 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 podoba mi się, podoba mi się. Dobra, to ten. Umiejętności, co my tu mamy? Więcej obrażeń tych specjalnych ciosów, tu mogę sobie zarzucić ten, bo coś 2 za 2 nie kupię, nie? No nie. No to by się przydało. No dobra, to na razie zostawimy, nie wiem, nie wiem w co inwestować, więc nie inwestuję. Idę oddać jeszcze te. Idę oddać te trofea, zobaczymy, czy tutaj coś dostanę. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Dobra, gdzieś tutaj jest nim my. Aha. A, pewnie ruszyli polować na ten, dobra, to nie, robimy tego teraz, pewnie na ten czarnogon, tak, dobrze pamiętam, to nie robimy tego, jeszcze tylko sprawdzę, notes, postęp rozgrywki, dobra, poboczne przodują, na razie nad głównymi, więc robimy sobie, dzisiaj zrobimy sobie misję główną, pójdziemy do, znajdź Olina na wykopaliskach, nie, chociaż to jest punkt umiejętności, no to tak, chciałem to najpierw zrobić, bo bardziej mnie to ciekawi, ale może faktycznie lepiej najpierw zrobić rzecz, która mnie mniej ciekawi. Dobra, gdzie tu będzie najlepiej się przenieść? No chyba tutaj. Pstryk. Od razu może, jak będę pamiętał, to sobie to naczynie znajdę gdzieś tutaj w pobliżu. O, jest pierwsza kawa od 2 dni chyba. Bo rekonwalescenzuje się.
po chorobie. Jak mi cokolwiek dolega, to absolutnie... Nope, to absolutnie... No nie mam ochoty na kawę. Więc no to jest pierwsza od dwóch dni, tak jak mówiłem. Dobrze. Ała! No chodź, hops. A masz! Dobrze. A zmienimy sobie łuk na ten. Ładuj. Strzelaj. Zabijaj. O, nie zabiłem. Dobra, to nic. Hop. Hop. O, nie trafiłem? Trafiłem. O, idę, wyłazimy z tego, bo się zaraz... Dobra, w klatę. Padł, czy ma minimalnie życia? Padł. Hoppa. Hoppa. Co to jest? Niszczyciel? No, to niedobrze, ale nie zaaferował się tym, co się tu dzieje, więc fajnie. Dobra, zapomniałem. Ostatnio też mnie tutaj napadli bandyci. Oj, co tam za zwój był? 6 odrywania. To jakiś słaby, to nie biorę. Dobra, nie mam kurna przedmiotów leczących. Teraz sobie przypomniałem, że przed rozpoczęciem odcinka miałem sobie nazbierać rzeczy, ale no trudno, nie nazbierałem. Dobra, co wy tu jeszcze mieliście ciekawego za fanty? Skrzynia surowców, spoko. I zasób szkło pustynie. Dobra, to te skrzynie surowców bym sobie może od razu... Zobaczył... Nie wiem czemu liczyłem, że będzie coś leczącego, ale to pewnie by się nazywało skrzynia ziół leczących albo coś w tym stylu. No dobra, unikajmy rozgłosu. No to by było na tyle z unikania rozgłosu. Czy oni będą tutaj ogólnie pilnować? A! No nie! A no, o, to nie wiedziałem, że ludzi też mogę powalić silnym ciosem. Dobrze wiedzieć. Wywar regenerujący też się przyda na pewno. Kurna, w grze ciemno mi tu świeci światło w ryj i trochę ich nie widziałem, przyznam szczerze, tych ludzików. Kruchy metalu, chociaż nie wiem po co to zbieram, mam już tak tego od groma. Dobra, wejdę tu jakoś? No właśnie, domyślam się, że nie. No chociaż... Ten mi pokazuje, że... Aha, tutaj po lewej, dobra. Też nie widziałem tych półeczek pokolorowanych. Dobra, no to nic, poskradajmy się. Tak na wszelki wypadek. Coś tu mamy? Nie. Nie mamy tutaj więcej przeciwników. Dobra, ale gdzieś tu jest... tam podejrzewam. Antyczny złom. Dobra, nie mogę sobie go zaznaczyć niestety, ale... O! Ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise. Will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. Stop working. Search the area. We may have intruders. Pójdę na szyjnik, chłop miał. You left me no choice. Oh, kto to? Who is this? An interested party. Now the focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. O, jakiś hakier! Is this?
Dobra, wejdź do wykopalisk, załatwione. Zabij skaziciele kultystów. Dobra, co wy tam? Ogólnie podatne na ogień, a to coś tutaj? Te wasze dingsy podatne na... na usuwanko. No dobra, no to zróbmy sobie tego, zróbmy sobie trochę tych strzał, żeby nie było. No i co? I będziemy zaraz próbować jakoś tam coś tego, nie? Opsa. O, robi się jasno. Fajnie, fajnie. No i oczywiście mamy jeszcze kultystów. To jest Olin? Jest na niebiesko? Tak, to jest Olin, dobra. No ja nie wiem, czy nie wolałbym tu zostać, wiecie? Tak szczerze mówiąc. Czy nie wolałbym mieć tutaj high groundu? Ja ogólnie jeden strzał mogę sobie chyba wykonać taki darmowy i one dopiero później przyjdą mnie szukać. Więc zakładając... mam jakiś... nie mam potykacza wybranego. Dobra, weźmy sobie jakiś potykacz. Potykacz... no cienia, niech będzie. Wyrzutnia lin... wyrzutnia lin na TT była całkiem niezła z tego co pamiętam z pierwszej potyczki. Ale dobra, dajmy na razie potykacz. I dajmy potykacz ogniowy, bo one mogą co? Mogą wejść tutaj do mnie, chyba. Bo ja strzelę w jednego i on przyjdzie mnie szukać. To już mam przetestowane na pewno, więc fajnie by było sobie odgrodzić tutaj drogę do mnie. Żeby być chociaż... trochę bezpieczny. Dobra. No i teraz możemy spróbować. Oj, a chyba nie trafiłem w ten dings. No dobra, to on tu i tak przyjdzie, tak jak mówiłem. Którąś drogą, chyba że znajdzie sobie trzecią. Nie, idzie tą, dobra. No, potkniesz się czy się nie potkniesz? Tam. No. Dobra, potknął się i się podpalił. Dobrze. Czy oni mnie widzą? Nie, chyba co. Dobra, papa. I papa. Oj, sorry, nie papa. O, dawaj go. Opa. Ała. No, ja nie mam życia. Znaczy, nie mam się jak... nie mam sobie jak odnawiać życia. Gdzie ja jestem? A, dobra, sam się... sam się zablokowałem tutaj. Ała! Daj no jeszcze żyćku. Dobra, tam się popodpalały. Aha, bo wleźli w tamten potykacz. O, o, ty skubańcu. Dobra, jestem tu w miarę schowany? Chyba nie. Mogę go na przykład... spróbować oszaleć? Chyba nie. Chyba zdecydowanie nie. Dobra. A nie, ta strzała. Chciałem może coś tutaj utrudnić życie. Nie, nie utrudniłem im życia. Nie no, zdechnę tutaj zaraz. Nie mam się czym leczyć. Może mogę coś wytworzyć, chociaż wątpię. Czemu ja... nie, to chciałem. Wytwarzanie, pułapki wywary, znaczy ten no. Jeden regenerujący. Wow! No i to by było na tyle. Nie, dobra, nie ma sensu się chować tutaj w ogóle. No trzeba by zacząć jakiś dymycz robić, nie? To jest Olin. Olin mi chyba pomaga. Dobra, no gdzieś tam jakieś pojedyncze strzały. Dobra, jakbym sobie tu wszedł, się schował, to coś by mi to dało? Przestaliby mnie na chwilę widzieć? Chyba tak. Chyba jestem na chwilę niewidoczny teraz, więc tego mogę spróbować zdjąć. Dobrze. Sniffing around. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech sobie sniffing around. Ten jest oskubany już z rzeczy. Ale nadal stanowi jakieś tam zagrożenie. To schodzi z niego momentalnie, więc to nie ma sensu tutaj łomotać. No, no to jest najlepiej, cały czas go próbować podpalać, nie? Dobra, spróbujmy. Bezszelestny cios. Mocny cios i spadamy. Spadamy, spadamy, spadamy. No niestety, ja nie umiem go wyczaić z tych jego podskoków. Właśnie. Ała.
Nie no, umrę zaraz. Nie mam się tu czym leczyć absolutnie. Mogę gdzieś tu spróbować uciekać, ale to raczej... Chociaż czekajcie, jak tu bym się spróbował przegrupować. Ma to sens? Jakbym sobie tak uciekł? One tu jakiś wskaźnik przegrzania mają? Czy co to jest? Nie rozumiem do końca. Czekajcie, ja bym mu tu zasunął może... z dwóch ognistych? Nie, one nic nie dały absolutnie. Kurna, idą oba. Niedobrze. Dobra, ten niech płonie. Ja sobie tu czmychnę. O, 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 o. O, 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 cudownie, cudownie. Cudownie, cudownie. Cudownie. Przecudownie. On tam zdechnie? Nie, ale już mu na razie naprawdę niewiele zostało. Dobra, jakieś leczonko. No niewiele, bo niewiele, ale zawsze. Dobra, teraz trzeba po prostu ostrożniej spróbować do tego podejść. Chociaż nie wiem, czy to... już się ściemnia? Nie. Dobra, tamtemu wysadzę te dwie na dymydża po prostu. I nic nie dały. Jedna na dymydża i padł, dobra. Tych bym sobie dorobił trochę. No to... Tego... A, bo one są odporne na... A, no to wszystko jasne, dlaczego tak szybko im ten... szał zszedł. Te one nie mają więcej słabych punktów? Czekajcie, no notesik. Katalog maszyn, ten tutaj, skaziciel, rdzeń termiczny, no właśnie, element zostaje odsłonięty, gdy maszyna się przegrzeje. A jak sprawić, żeby się przegrzał? Długo zagrzebany w ziemi, jest wrażliwy na gorąco, pozostaje jednak wrażliwy na gorąco. Aha, no czyli co, czyli ognistymi strzałami rzeczywiście w niego nadupczać? Wtedy się przegrzeje? Strasznie mocno mu siedzą te elementy tam. Dobra, ja tam nie biegnę, nie zdążę. A czekajcie, no spróbuję go rzeczywiście tym łomotać. A no faktycznie. Ajajajajajajaj. Dobra, bo to mu jeszcze nie odpadło, a ja już sobie tutaj pogrywam wesoło. Nadal nie. Dobra. Nie to chciałem. To? Kurna, panikuję za bardzo. Dobra, mogę spróbować trochę zejść. A, tylko to przegrzanie bardzo szybko mu schodzi, niestety. Chociaż nie zwróciłem uwagi, bo może brak amunicji, niedobrze. Może jak płonie, to mu jakoś wzrasta to przegrzanie? No wzrasta, ale nie aż na tyle, żeby faktycznie ten rdzeń chyba odsłonić. Mogę tutaj do niego... O! Mogę do tego doprowadzić, do przegrzania. I co, gdzie masz ten rdzeń? Gdzieś tam z tyłu. Albo z przodu? Nie wiem, trafiłem? Trafiłem! Wyleci w powietrze? Pytanie, czy ten rdzeń jest wrażliwy na ogień. Kto mnie tu trafił? Nie, rdzeń termiczny jest po prostu na obrażenia podatny. To trzeba go jeszcze trafić. Taki minus. Taki minus tego wszystkiego. No, pewnie. No na pewno. Mam się czym wyleczyć? Nie mam się czym wyleczyć. Dobra, to nara. O, pa, pa, pa. No, myślałem, że uniknąłem tego kamulca, ale jednak nie. Jednak zdecydowanie nie. Dobra, ten tu idzie. No nie mam się już czym wyleczyć. Teraz już trzeba będzie... No umrzeć po prostu i zacząć całą sytuację od nowa. Czy on tu wejdzie do mnie? Wespnie się albo coś? Ja już będę czekał, kolego. Nie, nie wspinają się.
pstryk. O, nie ruszaj się. Ach, szkurna. Dobra, jak to tam wygląda? No, ten Olin tam, a nie, Olin już leży. Ale to nic, nie są w stanie go zabić, więc nie przejmuję się tym absolutnie. Dobra, ten mi gdzieś tam czmychnął. Gdzie jest reszta? Tam jest jeden. Tu jest jeden, dwóch zostało? Dwóch i maszyna. Olin co chwilę wstaje i im tam bruździ, bardzo dobrze. Pstryk. Dobra, to już ze zwykłego. Pstryk, oj tu. A tam jeszcze na górze jest jeden. Ja pierdziele. No daj trafić, no. Dobra, w nóżkę. Umarł bardzo ładnie. Dobra. Teraz mu tu dołóżmy jeszcze. Spróbujmy go może przegrzać znowu. Może to coś da. Dobra, no. Przegrzany. Gdzie masz tu coś na obrażenia podatne? Tutaj, ale no to tak jak mówię, to trzeba trafić, nie? A to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. No czy to są jakieś potężne obrażenia, moi drodzy, to ja nie mogę powiedzieć. Wow. A jakbym z tego zebrał? Porażenie jakieś, może coś? Nie. No już kuleje. 20, a no dobra, no to 24 kontra 60, no to jest rzeczywiście różnica. Tylko weź w to, panie, traf. Dobra, przegrzanie mu zeszło. To zapewnijmy mu kolejne. Dobra, nie spaść, to ważne. Dobra, on niech tam płonie. Ja tu uciekam, bo tam ktoś zaczął do mnie strzelać znowu. Ja tu mam taki punkt, że jestem tu w miarę bezpieczny. Więc po prostu... No, to by było na tyle z bycia w miarę bezpiecznym. Myślałem, że jeszcze chwilę popłonie i... I no. Okej, okay, jeden sam się wpierdzielił w te kłody tutaj i już go porobiło, więc mam trochę ułatwione zadanie, co... No nie będę ukrywał, podoba mi się. Faktycznie, jakby tego tam zwabić i też mu to na łeb zrzucić, to też by może miało trochę sensu. No dobra, no to już teraz spróbujmy normalnie. Nora girl lives. Kill her! No, you had your chance. O, on se tu wejdzie w TGS, bardzo ładnie. Płonie. Dobra, coś mu tu od... Nie, myślałem, że coś mu tu i tak odpadnie, ale mu nie odpadło. Dobra, jedno mu odpadło. Drugie mu odpadło, więc teraz może tylko albo aż we mnie rzucać, ale tutaj nie wejdzie. Jak on tym rzuca? Dobra, blokuje się na szczęście na platformie, bo taką sobie tu wygodną platformę, widzicie, znalazłem do wejścia. A, i jeszcze mam coś. Ja go spróbuję przegrzać. Dobra, jest przegrzany, teraz mu wyleci ten. Ja sobie biorę teraz huko proce i tu mam 120 punktów damage'a. Jak ja go tym trafię, to nie wybuchło, nie wiem czemu. O, teraz wybuchło. Brak amunicji. Dobra, już go tą całkiem tą huko procą go tu
porobię. Ale kurde ładnie leży, ale ja tam nie idę. No, całkiem spoko ta hukoproca. Dużo dymydża mu tu zrobiła. Ty, może jak ja bym mu urwał też ten rdzeń, czy co to tam ma? To może też by ten... mocną krzywdę mu zrobiło. Spróbujemy. Dobra, wystawił. Stryk. Chyba, że nie mogę mu tego urwać. Teraz to się w ogóle poprzewracał. Nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Dobra, jadę dalej z tym. Dymycz niewielki, ale... ale zawsze jakiś. Dobra, on się tam teraz ten. Ja sobie zmienię teraz na ten. Tu se tego ten. Sztryk. Tego jakby tam. Mhm. Tego jakby tam, to by było fajnie. Dobra, nie wiem, czy trafiłem? Trafiłem. Powinien zaraz sobie wylecieć w powietrze. O, właśnie. Ja jestem ciekaw, czy poziom trudności tutaj też ma wpływ na jakiś lekki auto-aim albo coś takiego. Dobra, padł i tam jest jeszcze jeden, to ja go takim dalekosiężnym spróbuję. Pyk. Dobra. No, poszło tylko dlatego, że ten jeden debil się wpieprzył w te kłody. Ale, no cóż, ja tam nie będę narzekał na zaistniałą sytuację. To se wezmę. To se pozbieram. O, to tylko jedna ta moja pułapka zadziałała, ale zawsze. Zawsze coś. Dobra, ja tam zaraz z tobą, kolego, pogadam. Ja sobie najpierw chcę to przeszukać, bo tu jest, o właśnie, starożytne naczynie. Ten tu ma coś specjalnego dla mnie. Zwój skażenie. To raczej aż tak bym w to nie szedł. Tu też coś ciekawego może być. Pradawny amulet. Dobra, będzie na spylenie. I ten padł tutaj. Dobra, i co ty tu masz ciekawego? Lśniący oplot. No i elegancko. Nie wiem po co. Raczej już żadnej... nowej błyskotki, w sensie broni, nie będę sobie kupował, no ale... szkło pustyni. Dobra, pomów z Olinem. No siemano. I kim jest... kim jest pan tajemniczy hakier? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Co to znowu tak zaczął zgrzytać? No come on, czy ja nie mogę nic w spokoju nagrać? The most terrible voice, and they do its bidding. O, to może, bo ci Carja cienia, oni też mają fokusy, nie? Bo może ktoś im zhakował fokusy i im szepcze do ucha po prostu. To jest, wiecie, coś jak pytanie, jeśli mógłbyś coś, mógłbyś, mogłabyś powiedzieć coś teraz każdemu z 8 miliardów ludzi na świecie i miałby przekonanie, że to, co powiesz, jest świętą prawdą, co byś zrobił, co byś powiedział. You say this devil, the Eclipse worship, has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you, such a voice, a cold, awful jangle, it scrapes your bones. To ten, co my słyszeliśmy, czy nie? Czy to jest a metal sound, coś innego? Nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of a devil. Albo jakaś maszyna. W jakiś tam sposób skażona, świadoma. No, skażona też. What are these cultists after, besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back.
What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis. And who is he? The Terror of the Sun. Stacker of corpses, we Osirom called him when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger. A rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest. But then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Eren told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. Mógłbyś patrząc w górę napisać czegoś na kartce? Why are the Eclipse digging up narysować chociaż? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes. The ones you fought today they call corruptors, but there are others. Much bigger, bristling with ancient weapons. Extra. Those they call Deathbringers. I've only seen them... Uśmiercacze. After today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. O, to coś czuję, że i tak muszę się dozbroić, pomimo tego, co już mam. I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. I wyjmij mi to gówno z ucha. One of better make. Cóż nie, na razie nie może, bo najpierw trzeba jego rodzinę uwolnić. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. I didn't earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. No i dobrze. Wybaczone. Kurna, nie umiem grać inną postacią. No. Zawsze wybaczam. God damn it. Jestem ciekaw, jakie to ma znaczenie, tak na dobrą sprawę. Te moje wybory tutaj. Dobra, co my tu mamy? Krzemienne ostrogi, tam gdzie przytrzymują rodzinę Olina. Daleko to? Sobie zerkniemy na mapie. Z powrotem... A, kurna, wiecie ile razy już tu przechodziłem? A faktycznie jest tu taka jakaś coś a la osada. Ja się zastanawiałem, czy coś tu będzie, bo ani to obóz bandytów. Ja tam wszedłem i były tam tylko szopy. Ale to widzę, że to czekało na misję. Dobra. Kurna, jedno zadanie, jeden odcinek. No, chociaż 36 minut to nie tak źle, jeszcze jak tam. Znaczy nie, no, za dużo z niego nie wytnę dzisiaj. No dobra, to możemy sobie tutaj podskoczyć, dokończymy sobie ten wątek, albo przynajmniej popchniemy go dalej, bo czy to się zakończy tutaj, to nie wiem, nie mam pojęcia, chociaż przydałoby się pozbierać rzeczy, żeby się poleczyć trochę, chociaż teraz nie straciłem chyba ani krzty,
żyćku. No, full HP, więc coś tu można spróbować sobie dozbierać. No, tylko znowu coś zaczęło zgrzytać, kurde, z nagraniem i przeskakuje pomiędzy dialogami. OBS mi mówi, że o kolego, przeciążamy się za dużo, too much. I teraz jak się tutaj przefast travelowałem, to było to samo. Więc nie wiem, od czego to zależy. Myślałem, że ten problem zniwelowałem, stosując w miarę optymalne ustawienia graficzne, no ale najwyraźniej nie. Najwyraźniej rozwiązanie jednego problemu, czyli nie wywalanie mi gry do pulpitu, przywróciło inny problem. No ale trudno, to nie jest aż tak uciążliwe, ja się tylko boję, że coś z nagraniem może się spierdzielić. Pomów z Olinem opcjonalnie. No nie, no pogadamy z nim, może mi jakieś protipy sprzeda, jak tam do nich podejść albo coś. Tylko trzeba bysiorki ominąć. No jak bysiorki się rzucą, to pojawia się problem, niemały. Bo bysiorki są duże, no ja tam wlazłem, nie mówię, tam same szopy były. Nikt tam nikogo nie przetrzymywał, no ale dobra. Ty, czy ja tam mogę wejść na tę skałę? Dobrze widzę, tam jakieś takie... No może. Ogólnie muszę sobie też poszukać lokacji rdzeni do otworzenia bunkra, żeby sobie najlepszy pancerzyk w grze załatwić. Bo to też może się przydać. Jakiś odcinek ich sobie poszukamy. Owen, your family. I saw the threat from Helis. You have a wife and young boy? If I'd have striven to keep them safe instead of all I've done. This is your chance, Owen. Dobra, no już nie mów, co mogłeś, a czego nie zrobiłeś, tylko rób. Deal was never struck. They're being held close by? Yes, the farmstead just beyond these rocks. I'll take you. That's it. Może to... Okej, to nie tam. Dobra, no to sorry, zwracam honor. Chociaż ewidentnie każe mi nam iść w tamtą stronę. Nie, no to tam, dobra. Holap. Dobra, już idę. No. Jaki masz plan? I can't bear being so close, and yet. It's almost over. How many eclipses are we talking? From what I've seen, a fair few, well armed and armored. Bowmen watching from the ridges, but there's no space for their machine demons. Dobra, dobra. To że nie ma, nie znaczy, że nie ma. You think if I had a head for strategy, either of us would be in this mess? Fair point. We could storm the front gate, Osram style, or take it from the sides, or the ridge above. Maybe you could get on the rooftops. Not me, I'm too heavy cast. Should I do this alone? I don't doubt you could, but with the eclipse, there's always another blade at your back. So I'll watch yours if you let me. Dobra. Nie no, chodź, musisz odkupić swoje winy. Jak zginiesz, trudno. Zginąłeś w słusznej sprawie. Dobra, z góry mówisz. No kurna, nie omieszkam. Tam chyba już widziałem jakiegoś dziada. Czaił się tam? Oczywiście, że się tam czaił. No to... Plop. Idziemy. Tamtędy właśnie się dostaniemy. Tych bym sobie porobił. Hukoprot, bomba zbliżeniowa, odłamkowa i przywierająca brzmi dobrze. Dobra, czy on jeszcze tam na... Mogłem iść sam. Myślałem, że będzie czekał na mój znak albo cokolwiek, ale dobra, może ich tutaj jakoś zajmie, a ja na przykład zrobię tak. I tego już mamy z głowy. O, ładnie tam wybuchają. Dobra, chwila, bo... Poszukują, a ja jestem... Okej, teraz jestem niewidoczny. Plop. Dobrze. Mhm. Plop. Dobrze. O, tam jest duży. Niedobrze. Nie mam pewnie jak go wysadzić już, co? Ale mam... Hukioproce. Hugoproca. Co, przywarła do niego?
Łuj, całkiem skutecznie. To masz drugą. A, teraz nie przywarła, ale może się nie ruszy stamtąd za daleko. I zdąży go sięgnąć? Sięgła, nie jakoś tak jakbym chciał, ale... ale zawsze. Dobra, to masz tam jeszcze odłamkową. Odłamkowa już mu nic nie zrobiła niestety. Plop. Plop. I plop. Ale mu najebał tam ładnie, dobrze. Dzika mieli. Skubani. O. Odpornego. Skubani. Dobra, co tu mieliście ciekawego? Szkło pustyni. Dobra, już się tam tak nie podniecaj. Wygrałeś, kolego. Chill. Co my tu mamy jeszcze ciekawego u nich? O, szkła pustyni i tak dalej. Dobra, nie wiem, czy brać tę jego pukawkę. Czy tu zaraz jakieś posiłki nie przybędą albo coś takiego. Znajdź rodzinę. No to domyślam się, że gdzieś tam, nie? Będą przetrzymywani. Jeśli już gdzieś. Albo i nie. Skrzynia surowców. Bo niestety nie mogę sobie dowolnie wchodzić do budynków. O, jest klucz. Dobra, klucz do farmy. To co teraz? Będę mógł tu wejść? Nie. Fokus mi coś podpowie, gdzie mogę spróbować podejść do których drzwi. Muzyczka ckliwa. Tutaj może co? Dobra, no to klucz już mam. Jej! Rodzina pojednana. No, pogadamy? Strasznie blisko, tu trzeba podejść do NPC-a, żeby móc z nim pogadać. Aloy, I owe you three debts deep. Thank the sun. You found us. I found someone who had the courage I hoped for in myself. It's she who deserves your gratitude. I have much to confess. I accepted a devil's bargain. And others paid the price. And you think I don't know? I heard them talk. You know there's always been dirt on my hands. Ej, mi ten ding słucha. Now there's blood too. Take your son up in those hands. Come back to the claim with us. You should listen to your wife, Olin. But Helas and his demons. I am honor bound to help you, Aloy. With what little honor a Dysa like me has. Olin, whatever your debts, you don't owe them to me now. Go with your family. Show them you're a better man. Farewell, Aloy. Your mother. I hope you find her before they do. Dobra, no to teraz mamy dalszą część tego questa, czyli znaleźć tych Hadesów, Heliosów, Helisów i tak dalej. Albo możemy pomóc, o, 6 punktów, no i dobra, to już można się bawić, albo możemy pomóc panu kapitanowi. Nie wiem, czemu nawigacja po tych menusach mi sprawia takie problemy. Poziom 14? Serio? Ten był chyba na 20. Okej, okay. I dostanę jeszcze punkt umiejętności za to. No dobra, ale to tym się zajmiemy. Ale nie dzisiaj, tylko w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Chociaż nie pamiętam, chyba jakoś inaczej miałem to rozkładać. Jeden poboczny, znaczy jedna główna. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, hejpa.